Dzień dobry państwu. Witam w kolejnej części poradników WMT Systems. Dalej skupiamy się na oprogramowaniu PLC Sim, w którym pokażemy w jaki sposób tym razem możemy tworzyć sekwencje w czasie. W pierwszej części poradnika pracowaliśmy z tabelami Sim Table, czyli przygotowując taki bardzo prosty program, byliśmy w stanie za pomocą dwóch zmiennych wejściowych wypracować zmienną wynikową dla silnika. Pokazaliśmy sobie jak stworzyć projekt, jak uruchomić symulator i jak zarządzać takimi sygnałami. W dniu dzisiejszym pokażemy sobie inne narzędzie tego samego pakietu oprogramowania, jakim jest sekcja tutaj Sequences. Jest to narzędzie, które służy do tworzenia sekwencji w czasie. Pozwala nam to w ramach wciąż darmowego oprogramowania tworzyć sekwencje, które odwzorowują działania operatorów, yy, symulują sygnały robotów bądź potwierdzenia pracy urządzeń wykonawczych takich jak falowniki czy siłowniki pneumatyczne. Aby taką sekwencję stworzyć, mamy do dyspozycji tutaj pole Ed New Sequence. Domyślnie jedna sekwencja pusta także była gotowa. Działa to w ten sposób, że nie musimy za pomocą przycisków, którymi wymuszaliśmy wcześniej wartości z sygnałów wejściowych, nie musimy tego robić w sposób manualny, możemy sobie taką sekwencję zbudować w czasie. Spróbujmy odtworzyć program z poprzedniego odcinka i zrealizować sterowanie silnikiem za pomocą dwóch przycisków. W głównym oknie narzędzia mamy tutaj kilka takich podstawowych narzędzi, które pozwalają nam dokładać kolejne kroki. Możemy za pomocą opcji repeat sequence zapędlić sobie naszą sekwencję, to być może na sam koniec. I proszę zobaczyć, jak wygląda konstrukcja takiego zdarzenia. W pierwszej kolejności wybieramy sygnał, którym chcemy sobie zarządzać. Do dyspozycji wciąż mamy tylko i wyłącznie trzy zmienne, które pozostały nam z pierwszej części. No Weźmiemy pod lupę wejście fizyczne i in start o adresie i50.0. Następnie w kolumnie action parameter określamy wartość tego sygnału, jaką chcemy wymusić na tym parametrze. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w kolumnie time będziemy w czasie mogli rozłożyć wartości sygnałów, z którymi będziemy pracować. Więc w pierwszej kolejności chcielibyśmy, aby ten sygnał otrzymał wartość true. Będzie to działało w taki sposób, że będzie to symulacja wciśnięcia przycisku. Następnie Automatycznie w środowisku PLC-SIM mamy wy kolejny krok wygenerowany 50 milisekund później. Tutaj na osi czasu mamy milisekundy, sekundy, minuty, godziny. Możemy sobie to odłożyć w czasie, jak tylko nam się podoba. Ma to na celu przede wszystkim umożliwić nam sprawdzenie poprawności wykonywania tego programu. Powiedzmy, że pół sekundy później, albo nawet i całą sekundę, chciałbym puścić ten przycisk. Czyli będzie to symulacja tak naprawdę puszczenia tego przycisku. Uruchamiamy sobie w kolejnej linijce. I teraz moment puszczenia przycisku. Włączmy taką symulację. Odbywa się to za pomocą polecenia Start Sequence widocznego w górnej części. Jeżeli taki przykład sobie uruchomimy, widzimy, że nasz silnik... Za rozpoczął pracę. Taką sekwencję można puszczać w sposób cykliczny. No oczywiście w tym konkretnym przypadku nie miałoby to zbyt wiele sensu. Teraz z pełną premedytacją spróbujemy silnik wyłączyć po 5 sekundach. Proszę zwrócić uwagę, że w sekundzie pierwszej puszczamy przycisk startu, więc automatycznie w 6 sekundzie możemy zadziałać sobie w kolejny sposób. Tym razem pobudzimy w stan wysoki wejście IN-stop, czyli ustawiamy wartość tego parametru na. True. No, i to jest analogicznie wciśnięcie przycisku czerwonego. Tak samo będziemy chcieli zadbać o to, aby po sekundzie ten przycisk puścić, czyli reduk, zmieniamy sobie tej wartość na osi na siódemkę, kopiujemy już tym razem sygnał, żeby oszczędzić delikatnie na czasie, i ten sygnał przejdzie w stan niski. Proszę zobaczyć, tym razem w sposób ręczny zdejmę stan wysoki z silnika i uruchomimy sobie całą sekwencję od początku. Start sequence i monitorujemy stan. Widzimy, że silnik się włączył. W prawym górnym rogu mamy symulację czasu rzeczywistego i właśnie w szóstej sekundzie ten silnik został wyłączony. Aby zapobiec czynnościom takim jak przed chwilą, czyli musiałem w sposób ręczny taki silnik po prostu wyłączyć, żeby nie pobudzać go po raz drugi, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać sobie jeden krok wcześniej i na przykład ten sygnał out motor, że tak powiem, kolokwialnie na dzień dobry sobie wyzerować. Tutaj można sobie taką sekcję inicjacyjną przygotować. Powiedzmy w ten sposób. Na początku osi czasu możemy sobie w tym pierwszym kroku w chwili 0.0 przygotować wszystkie parametry na początku naszej symulacji, na przykład gotowość z przekaźnika bezpieczeństwa, pozycję home robota przemysłowego, a być może gotowość do pracy przetwornicy częstotliwości. Więc tutaj jest to bardzo dobry pomysł, aby sobie to w ten sposób przygotować. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda praca w pętli. Uruchamiam taką sekwencję, zaznaczam sobie tutaj repeat sequence i klikamy play. W tym momencie silnik zostaje uruchomiony, po 5 sekundach zostanie zatrzymany i ponownie. Jak tylko ta sekwencja się wykona, będzie to widoczne. Proszę zobaczyć także, my śledzimy tutaj zielony kursor, który pokazuje, na który krok oczekujemy tak naprawdę w naszej jednostce czasu. No dobrze, taką sekwencję naturalnie musimy zatrzymać, ponieważ będzie pracowała w sposób ciągły. Tym razem już nie martwimy się tym, że stan silnika jest w stanie wysokim, ponieważ przy najbliższej symulacji pierwsze co robimy to zerujemy ten parametr. Tu proszę zwrócić uwagę, te sygnały delikatnie się zamieniły miejscami. Być może przesuniemy na przykład o 100 milisekund przycisk w czasie i posortujemy sobie po osi, aby mieć gwarancję, że najpierw wyłączamy silnik, a później zgodnie z naszym testem uruchamiamy go. No dobrze, wyobraźmy sobie w takim razie inny scenariusz, w którym chcielibyśmy, aby sprawdzić, czy zbyt krótkie wciśnięcie zielonego przycisku nie spowoduje przypadkowego uruchomienia takiego silnika. W związku z tym, pomiędzy stykiem normalnie otwartym a cewką set przerzutnika wprowadzamy instrukcję czasową w postaci timera, nazwiemy go sobie timer opóźnienie start. I uruchom powiedzmy, że przypadkowe wciśnięcie to takie do, do sekundy, czyli powiedzmy, zadamy oddamy sobie timer na 3 sekundy, że operator jest zobligowany, aby ten przycisk przez 3 sekundy trzymać wciśnięty. Wgrywamy taki program do sterownika, ponieważ jest to jedyna zmiana na tym etapie. Wracamy do naszego symulatora PLC SIM. Każda, każda zmiana programu sterownika PLC będzie wymagała od nas, aby ten symulator PLC SIM się przeładował. O, widzą Państwo, że chwilę to to zajęło. No i proszę zobaczyć, w tym konkretnym przypadku, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć zasadę działania naszego, naszego programu, to my przycisk start trzymamy wciśnięty przez blisko sekundę. W setnej milisekundzie uruchamiamy go, puszczamy go po 900 milisekundach. Jeżeli ja teraz taką sekwencję uruchomię, a właśnie to czynię, to widzimy, że przypadkowe wciśnięcie przycisku nie przeszło przez timer, który wymaga tych 3 sekund. W związku z tym w konsekwencji cała nasza sekwencja jest zatrzymana, jeszcze tutaj cały czas jest zaznaczona opcja, aby było realizowana w sposób powtarzalny, no i bez żadnego rezultatu. Generalnie rzecz biorąc, my możemy za pomocą narzędzia Sequences budować dowolne sekwencje, dowolne scenariusze testowe, w których na przykład stycznik nie zdąży potwierdzić czasu, albo w trakcie pracy nie wystawi stanu wysokiego i będziemy, będziemy mieli z tego tytułu komplikacje. Ja pozwolę sobie teraz taki scenariusz zbudować, to znaczy pozostaniemy przy, przy założeniu, że wyłączamy w pierwszym kroku nasz silnik, czyli zdejmujemy stan wysoki z wyjścia cyfrowego, następnie wciskamy przycisk Start, ale tym razem nie będziemy już, Zatrzymywać tego silnika, czyli usuwam sobie nadmiarowe kroki. Powiedzmy tutaj, dla poprawy przejrzystości, co 500 milisekund można sobie też taki interwał zdefiniować domyślny, czyli dodanie kolejnego kroku, co 500 milisekund, pół sekundy w tym momencie będzie generowało. Powiedzmy tak, jeżeli byłby, byłoby to urządzenie typu stycznik, no to dość rozsądnym jest założyć, że po około sekundzie czy dwóch otrzymamy potwierdzenie ze styku pomocniczego. Dodaję sobie zatem konkretny krok do sekwencji. No powiedzmy, żeby móc spokojnie to monitorować, ustawimy sobie go na piątą sekundę, bez żadnych tutaj opóźnień. Piąta sekunda i chcielibyśmy sprawdzić, czy na przykład potwierdzenie styków ze stycznika, styków normalnie otwartych, spowoduje zapalenie lampy. W pierwszej kolejności musimy zapanować po stronie programu, gdzie takie potwierdzenie zostanie fizycznie elektrycznie podłączone. W przypadku symulacji mamy tutaj pełną swobodę. W związku z tym stworzę sobie osobne połączenie w postaci networku numer 2 i wybiorę kolejne wolne wejście cyfrowe. To będzie potwierdzenie pracy, od razu sobie taki sygnał przygotuję, a następnie na wyjściu włączymy. Lampę, która będzie nam to wszystko sygnalizować o adresie q10.1. Zmieniam nazwy tych parametrów, potwierdzenie pracy, oczywiście z prefiksem in konsekwentnie do poprzednich zmiennych oraz out lampa. Niech będzie tak. Ok, wgrywam taki program do sterownika plc i naturalnie czekam na odświeżenie się symulacji. Widzą Państwo to opóźnienie w środowisku? No jest to niestety, ale zasobochłonne narzędzie. Po stronie programu wydaje się, że jesteśmy gotowi. No i proszę sprawdzić. Tutaj po czasie, powiedzmy w okolicy tej 5 sekundy, jako potwierdzenie pracy naszego stycznika, my symulujemy stan wysoki ze styków pomocniczych, czyli my tutaj w tym programie wejście i50.2, które już oczywiście automatycznie zostało pobrane do pLC SIM. Uruchamiamy sobie w stan wysoki. Podajemy stan wysoki symulując potwierdzenie ze stycznika. No, w drugą stronę można tworzyć scenariusze, w których taki sygnał pozostaje w stanie niskim i po upływie zadanego czasu na przykład generuje alarm. Proszę zobaczyć. Uruchamiamy sobie symulację i oczekujemy, że lampa będzie zapalona. Włączamy od początku. Niestety ze względu na fakt, iż przycisk start został wciśnięty zbyt krótko. Widzimy, że nasz silnik nie został włączony i ten scenariusz nie zachował się w sposób prawidłowy. Musimy mieć na uwadze fakt, że jeżeli przygotujemy w sposób błędny, tak jak ma to miejsce tutaj, taki scenariusz, no to rezultat będzie taki, jak została zbudowana symulacja. Czyli pomimo braku potwierdzenia, braku stanu wysokiego na wyjściu cyfrowym, my otrzymaliśmy potwierdzenie pracy ze stycznika. To tak jakby przy szafie sterowniczej ktoś wymusił mechanicznie zadziałanie tego stycznika, a my przecież w programie niczego nie zmieniliśmy. Dodatkowo, oprócz teraz sygnału wyjściowego, będziemy chcieli w stan niski takie potwierdzenie także wprowadzać, żeby nie pozostało to przy kolejnych symulacjach, więc już mamy dwa parametry, które sobie na dzień dobry usuwamy. Teraz, aby program zadziałał w pełni prawidłowo, przycisk start będzie wciśnięty przez kilka sekund, czyli my tutaj timer mamy ustawiony na 3 sekundy, w związku z tym, na przykład do czwartej sekundy ten przycisk jest wciśnięty, od 500 milisekund do 4000 milisekund. Uruchamiamy sekwencję ponownie i widzimy, że na początku wszystkie sygnały wyjściowe przechodzą w stan niski, przycisk Start był wciśnięty odpowiednią długo przez odpowiedni czas, i oba urządzenia są w stanie wysokim. W podstawowym zakresie to taki wystarczający myślę opis, jeżeli chodzi o pracę z narzędziem Sequences. Można w ten sposób budować kompletne sekwencje, na przykład z robotem przemysłowym, dzięki któremu odkładamy, pobieramy, sprawdzamy położenie, idziemy do innego punktu i układamy na stosie. Dziękuję pięknie i do usłyszenia w kolejnych częściach.